Ta decyzja polskiej grupy spółki publicznej ma charakter decyzji czysto biznesowej. To po pierwsze o zawieszeniu, jeszcze raz powtarzam. Po drugie, co widzisz, projekt mostu polsko-litewskiego, tak zwanej spółce Litpolink, nie jest absolutnie zagrożony. Jest realizowany po stronie operatora narodowego polskiego i operatora narodowego litewskiego. I nie jest to projekt czysto komercyjny, jest to projekt strategiczny Unii Europejskiej, przy dużym wsparciu Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć też, że pierwszy etap do roku 2015, który będzie kosztował około 2 miliardów złotych, jest niezagrożony. Drugi etap dopiero przewiduje po roku 2015 budowę tego drugiego odcinka i drugiej jak gdyby linii, która wtedy dopiero będzie mieć przepustowość około 1000 MW i dopiero to będzie finansowane z drugiej perspektywy unijnej po roku 2014 do roku 2020. Nie ma to dzisiaj w tym momencie znaczenia dla prowadzenia tego projektu. Strona litewska do tego projektu jest bardzo zaangażowana, przywiązana i nie jest zagrożony ten projekt. Znaczy nie łączy strona litewska tego projektu tylko i wyłącznie z budową swojego jądrowego nowego projektu. Łączy to przede wszystkim z bezpieczeństwem swoim krajów nadbałtyckim i to jest projekt Unii Europejskiej. Nie ma już więcej, nie ma możliwości. Dziękuję bardzo. Pytań. Dziękuję bardzo.